Siemanko wszystkim, jestem Kasia i dzisiaj kolejny dzień w Minecraft. Dzisiaj idziemy na przygodę do... Bardzo dziękuję za prezenty, Katy. Spodziewa się różnych fajnych niespodzianek w przyszłości. Ej, spoko, spoko, ale miło. Ej, nawet tego nie zauważyłam, ale spoko. Dzięki, Palion. Dobra, kochani. Ja dzisiaj idę na przygodę do kopalni. Do kopalni, ponieważ będziemy szukać surowców, a tak naprawdę chcę znaleźć jakieś diamenty, więc kto wie, co mi się uda. Pierwsze co, no to muszę odłożyć w sumie wszystko, co mi nie będzie potrzebne w tej kopalni. Czyli tak naprawdę praktycznie, no wszystko, wszystko. Bruku tyle nie potrzebuję, ostatnio budowałam, dlatego tyle tego bruku mam. Drewna też nie potrzebuję. Wełna, odłóżmy wełnę. Oj, będziemy długo to odkładać. Gdzie mamy tutaj marchewki? Gdzie są marchewki? Wszystko musimy odłożyć i lecimy do kopalni. Czajcie, dzisiaj będzie fajnie. Fajny dzionek, fajny odcineczek. Ja się mega cieszę, dawno nie byliśmy na przygodzie. Więc, no nie mogę się doczekać. Ej, trzeba zrobić na pewno dużo, dużo. Nie, czekaj, tak? Pochodni. Jak najwięcej pochodni, bo ostatnio tam naprawdę było ciemno, kochani. Okej. Jedna pochodnia zostaje, ktoś nam tam wierci. Oj, nieładnie. Nie wolno wiercić, gdy Katy nagrywa. Oj, 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 mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Dobra, bierzemy. Tu jeszcze odstawimy. Gdzie te dywaniki? Tu. Okej, okay, teraz sprawdźmy, czy wszystko mamy. Kilof to najważniejsze. Siekierka to łetam, łetam. Ja bym zrobiła jeszcze, wiecie co? Ja bym zrobiła jeszcze sobie łopatę jakąś zwykłą, bo jak gdzieś będzie ziemia, to ja znowu nie będę mogła nic zrobić. Ja gdzieś tu przepalałam żelazo. Nie, ej, w dół. O nie, nie wierć typie. Okej, okay, idziemy w dół. Bo gdzieś w skrzyneczce musi być żelazo i lecimy. Tylko gdzie? Ja jeszcze nie ogarniam tych skrzyneczek, czajcie to. Ej, tu jest jakaś łopata. Dobra, super. Bierzemy tylko tutaj pochodnie. Nożyce zostawimy w sumie, bo nie są nam potrzebne. Aktualnie wszystko, co się nie przydaje, zostawiamy, żeby mieć dużo miejsca. Dobra, lecimy. Albo jeszcze chodźmy spać, bo jest ciemno i będzie dużo potworków, chociaż wschodzi słońce, to ja się obawiam, więc idźmy spać, szybko nam zleci i lecimy, no, przygodę, szybciutko, dobra, jest spoko, lecimy w dół, w dół, w dół, w dół. Ej, ale miłe podziękowanie ze strony Paliona, co nie? Bardzo, chociaż będę miała zieloną wełnę. Ja nie wiem czemu, ale ktoś mi napisał, że on mi wsadził wełnę do skrzyneczki, a ja tej wełny w ogóle tam nie widziałam, więc nie wiem, o co chodzi. Nie widziałam naprawdę nic tam. Hop, hop. Tu jest chyba jego więzienie, nie? Ojojoj, to będziecie dopiero widzieli u Wojtka, ale to dzisiaj właśnie na filmiku. Co za więzienie zrobili. Aha, bo tu jest coś takiego. Widzicie, już się ta łopata przydaje. Hop, hop. Wychodzę tędy i teraz szukam torów. Gdzie były te tory? Chyba w tamtą stronę. Ja nie pamiętam, musimy obejść dookoła i zobaczyć, gdzie były tory. O, hello. O nie, no znowu wybuch. Ja nie rozumiem, całe szczęście nie w Wojanowicach. O nie, ja nie chcę najazdu, nie chcę najazdu. Jak mam przejść obok nich, ale tak daleko? Musimy dojść do tych torów, ale jak? Trzeba iść naokoło. Nie, błagam, czemu to jest tyle potworków, kiedy ja ich nie chcę? No tak, to nie jest koncert życzeń, co nie? Czaję, czaję, dobra. Ej, z tej strony już to nie jest. Ej, ze złej strony poszłam. O nie! One wszystkie atakują. Help, help. Tego w ogóle mam podobno nie tykać. A tylko niech on mnie nie tyka. Teraz całe jedzonko, no wszystkie mnie atakują. Czy ja mam je zabijać? Nie, uciekam, bo dzisiaj ma być przygoda.
Ej, szczerze, to ja nie pamiętam, gdzie były te tory. Tu gdzieś wychodziliśmy. I zaraz były tory. O, tam. Dobra. Lecimy do kopalni. Dobrze, że jest dzień, bo nie będzie aż tyle potworków. Mam nadzieję. Mam nadzieję, kochani, ale o, dobra. Tu musimy przejść. Spoko. I gdzieś tutaj było takie w dół zapaść. Więc szukamy. Gdzieś właśnie blisko tych torów zaczynała się kopalnia. O, pewnie tutaj, dobra. Lecimy. Dzisiaj obstawiam, bardziej idę w takie kopanie. No mam nadzieję, że diaksów, mam nadzieję, że diaksów. Okej, okay, lecimy. Tu jest wszystko oświetlone, ale były miejsca, które rzeczywiście nie były oświetlone. I ja ich właśnie szukam. Czy to jest na pewno ta kopalnia? Ej, obawiam się, że to nie jest ta kopalnia. Chociaż no mi się wydaje, że ona... O, tu jest ciemno gdzieś. O, jest lawa, mamy lawę. Dobra, to zaczynamy kopać blisko lawy, no bo gdzie indziej by były diaksy, jak nie przy lawie. O, tu mamy jakieś żelazo. O nie, boję się tej lawy, więc ją zakopiemy. Okej. Okay. O nie, 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 nie. Wyjdź szybko, szybko wyjdź z lawy. Okej, okay, wyszłam z lawy, ale się palę. Szybko trzeba coś zjeść. Ja się nie nadaję na samotną przygodę chyba do kopalni. Dobra. O nie! Ja nie chcę zginąć. Co ja mam zrobić? Okej, okay, dobra. Nie zginęłam. Macie situation całą opanowaną. My mamy. A to jakby chcę jakoś zakopać z daleka. Okej. Okay. Ona sama jakby się... no, wytraca. Teraz się ciemno zrobiło. I w końcu dotarliśmy w miejsce, gdzie jest ciemno. I zaczynamy kopać. Obok lawy często są diaksy. Tak mnie Wojtek nauczył, to tak robimy. No nie, tylko nie ja. Tylko nie ja, proszę. Ale jak sprytnie uciekłam. Dobra, kozak, to już chyba się zaraz naprawi. Okej, to spłynie. I dobra, kopiemy, kopiemy. Trzeba wszystko tutaj przebadać. Mam nadzieję, że żadna lawa mi stąd nie wyleci. Bo będę biedna. Bo stracę życie i kto będzie szukał moich rzeczy. Chociaż nic za dużo nie zabrałam. Ej, no nie ma nic, ale bieda. Dobra, idziemy dalej. Ale ciemno. Wow. Ej, to jest koniec. No żart. Czemu? Czemu to jest taki nieudany wypad? Ja nie wiem, chyba bez Wojtka nie mam szczęścia. Dobra. Chyba lecimy w dół, co? Tam na dole też były nieoświetlone miejsca jeszcze. Okej, okay, obawiam się o swoje życie, bo pierwszy jest. Jest ochotnik, żeby zginąć. Dobra. To mięcho se odłożę. No na odwrót. Okej, okay. Tu jest ciemno. A gdzie ciemno? Kasi pełno. Okej, okay, co to jest? Nie. No myślałam, że diaksy. Ej, kto się też nabrał, że to są diaksy? Ja już się cieszyłam. Serio już się cieszyłam, ale to jednak nie diaksy. Dobra, kochani, lecimy dalej. Podróże z Kati. Podróże z Kati, póki co bez przygód. Znaczy jest przygoda, ale bez potworków póki co. A przynajmniej nie ma ich wielu. O, w końcu gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. To się przyda. I na tym się dużo... O, żelazo. Nie, no znowu się pomyliłam. Czemu mi się to myli z diaksami? Ale to co, tutaj trafiliśmy na fajne miejsce, w którym jest dużo ładnych, fajnych rzeczy. Okej. Okej, cieszę się, że tu kopałam. Wchodzimy i lecimy dalej. Patrzcie to. Tu już oświetlimy, bo tu byliśmy. I dalej lecimy z naszą podróżą. Okej, trzeba patrzeć wszędzie uważnie. Tam jest coś niebieskiego. Ale to są raczej ten... jak to się nazywa? Już wam mówię, o właśnie to, lazuryt. No nie, no lazuryt znowu.
Jakieś diaksy poproszę. Halo? Przepraszam, ja po diaksy przyszłam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Diaksy chciałam kupić. Albo zdobyć w sumie. Dobra, tu widzę, że jest... jest węgiel, więc węgiel się przyda. Tutaj postawmy jakąś pochodnię. O, tu jest dużo węgla, więc pokopmy sobie trochę tego węgla. Ja ostatnio dużo rzeczy przepalam, więc węgiel się zawsze przydaje. No, ale niestety ja tu nie widzę diaksów. Ja nie wiem, czy ktoś już zobaczył tutaj, że my tu kopiemy. Może Palion tu był i już wszystko zabrał. Dajcie mi znać. Okej, okay. Żebym nie wpadła tylko w żadną lawę. Bierzemy cały węgiel, bo węgiel się przydaje jak zawsze. Kto też kopie zawsze węgiel, daj znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy tylko ja jestem taka. No ale wiecie, ten węgiel się przydaje później do przepalania różnych rzeczy i robimy jakąś budowlę. A mam w planach zrobić mega fajną budowlę, ale do tego będę musiała przetapiać dużo piasku. Więc kto się domyśla, co za budowę będę robiła, to pisze w komentarzu. Może ktoś zgadnie, poserduszkuje. Więc przyznam wam szczerze, że już ten pomysł był. Był ten pomysł już gdzieś w komentarzach, więc jeśli ktoś będzie uparty, to znajdzie, co mogę robić z przetopionego piasku. Dajcie znać i niedługo to będzie na kanale, więc czekamy, czekamy. Myślałam, że coś tam... O, baby! 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 Nie, czemu ja mam baby bić? A czemu oni mi oddają tym ogniem? Co oni robią? Jakieś takie... Pał! Ej, no nie, no proszę, baby, nie! Pełno baby potworków. Bo tu był ten spawner ogólnie i... My go niby zniszczyliśmy, ale nie wiem. Okej, okay, weźmy wyżej. O, tu jest ten spawner, no ale podobno... O, jacie. Ej, może tu się przejdźmy? Ja go może zniszczę? Tego się nie da zniszczyć? Kości nie chcę, co jestem, piesek? Nie. Oświetlmy to wszystko. Tak, żeby nic tu się nie respiło. I w tych jaskiniach, czy co to jest, też często są fajne rzeczy. Więc idziemy się przejść, zobaczyć. Tu też są potworki, niestety. O, tu też jest jakiś spawner. Tu jest chyba spawner pająków. Okej. Delikatnie się obawiam o swoje życie. Ale nic się nie stanie chyba, nie? Jak to oświetlę? Nie wiem, czy my tu już byliśmy? Ja nie chcę tej pajęczyny. Po co mi ona? Powiedzcie mi, co się z tego robi. Okej, okay, oświetlmy to całe dookoła. Bo podobno to sprawia, że one się już nie respią. Proszę, nie, nie zabijajcie mnie. Jestem jeszcze taka młoda. Okej. Okay. Przejdźmy sobie. O Boże, tam jest jakieś... Tam jest złoto! Ja tam przejdę. Sorry, pajączki. Muszę was tutaj niestety... O, tak mnie Wojtek nauczył, że tak się robi, jak się spawner znajduje. One się wtedy nic się nie robi. Więc tak zrobię. A tu widzicie złoto? Ja chcę to złoto. Nie chcę tej pajęczyny. Po co mi ona? Co się robi z pajęczyny w ogóle? Że jej tak dużo. Ha? Broniłyście złota? No dobra, tylko tyle. Powiedzmy, że zawsze coś. Tutaj oświetlmy też, żeby nic nie przegapić. No i lecimy dalej. Te pajączki mi za dużo nie dały. A tu co? Tu już chyba byliśmy, że takie poniszczone. Bo ktoś tu pewnie kopał już. Dobra, lecimy dalej. O lol. Co to jest? Co to jest? Ej, tory się przydadzą. Ile lazurytu i w ogóle... LOL, ej, co to jest? Dajcie mi znać, tu jest w ogóle tu kapie lawa. Czyli gdzieś tu mogą być diaksy. Kopiemy. Kopiemy, kochani. Mam nadzieję, że nie poleci nam tu lawa żadna. Boję się w ogóle tego niszczyć. Że tu zaraz coś mi wybuchnie. O, może zrobimy to taki bardziej... O, tu jest w ogóle żelazo. Wow. Ej, prawie by lawa na nas spadła. Czajcie to?
ale jesteśmy szczęściarze. Dobra, lecimy do góry. O jacie. Czajcie to. Ja, trzeba tą lawę zakopać i szukać tu diaksów. Chociaż tej lawy nie było zbyt dużo, no. Kto też nie lubi tych pajęczyn, bo ja nienawidzę. Ej, ale zaczyna się robić ciekawie, kochani, nie? Ja serio już czuję. Już czuję, że możemy być blisko czegoś fajnego. Dlatego kopiemy tutaj, gdzie była lawa. Skopmy trochę tego. Najwyżej będziemy mieli więcej bruku. Ej, ale nie wiem, czy ja nie mam szczęścia, czy co? Czemu Wojtek znajduje 5 staków diamentów, idąc gdziekolwiek, a ja znajduję nic. Powiedzcie mi, czemu to jest takie nie fair? Ale tu jeszcze go chyba nie było. Więc mam nadzieję, że to wykorzystam. O, a tu jest ile węgla. A węglem co robimy? No pewnie, że kopiemy, kochani. Nigdy nie zostawiajcie węgla. Dobra, tam dalej już nie wykopię. Ale to sobie z góry... Wow, z góry chciałam powiedzieć. O nie! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? I why atakujesz mnie? Kiedy ja ci nic nie zrobiłam, ale tam jest ciemno. No, chyba się pokuszę i tam wejdę. Chyba tak zrobię. Pokuśmy się, zobaczmy. Tylko najpierw trochę tu oświećmy, bo ja się zaraz kitram i się boję. Więc jak się trochę oświeci, to będzie już wtedy cool, fajnie. Czy też się tak boicie? Bo ja tak. Bo tu ten mi wyleciał w ogóle tak znikąd. Okej. Ale odkrywamy coraz więcej fajnych miejsc. Wow! Tu jeszcze nas nie było. Wow! Spadłam. Dobra. Wracamy tam. Hop. Oświecamy. Tu też nas jeszcze nie było. Tu też nie. Wszystko oświecimy, żeby nic tu się nie respiło. Może kiedyś wrócimy. Halo? Dzień dobry, przyszłam po diaksy. Nie no, nie ma diaksów, ale jak zwykle mamy węgiel dla pani. A dziękuję, dziękuję, biorę węgiel. Biorę węgiel, dużo węgla, bo on się zawsze przydaje. A bez sensu, diaksy mi są, nie są mi dzisiaj chyba dane. A tak bym chciała jakiegoś chociaż jednego. Powiedzcie, czy ja źle szukam, czy po prostu za dużo kopię węgla. No nie. Why? Why? Dobra, spadamy stąd. Idziemy tutaj zobaczyć jeszcze, ale też mi się wydaje, że nic tu nie przewiduje dobrego. Tym bardziej, że coraz wyżej to chyba coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie węgiel, nie? Węgiel, no! Diamenty! Okej, to zniszczmy. Żelazo jest spoko, bo później się robi takie, takie te łopaty i inne narzędzia. Złoto. Bez sensu. Oczekiwałam jakichś diaksów. Ale no jak zwykle. Sprawdźmy, czy coś tam jest. Okej. Okay. Lecimy tam do góry. O, tu jeszcze jedno było żelazo. Ła! Nic nie przegapię. Dobra. Idziemy tutaj, skąd przybyliśmy i schodzimy na dół. Bo tu mi się wydaje, że może być fajne, mogą być fajne, ciekawe rzeczy. Okej, okay. Ja muszę oświetlać sobie, bo chyba jestem ślepa. O, znowu węgiel. O nie, wróciliśmy do punktu wyjścia. No nie, 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 moi kochani, to jeszcze nie koniec przygody, ale zobaczcie, ile mamy luzurytu. Więc w sumie ta przygoda nie jest taka zła, bo coś tam przyniosę. Pewnie dużo węgla jak zwykle. No ale jest mi przykro, bo nie ma żadnych diamentów. Komu jest też przykro? Zostawcie mi łapkę w górę, żeby mi nie było przykro. Zróbcie to, kochani. Nic tu nie widzę, ale ogólnie lubię sobie tak kopać w Minecrafcie, bo to jest takie wciągające. Okej. Okej, tu już wiem, że potrzebujemy, żeby przejść nie torów, a czegoś stabilnego. Aha, tu nie ma gdzie przechodzić już. Tu już wszystko obczailiśmy, tak? Bo muszę sprawdzić, czy... Ej, no nie, no tu nas nie było.
Okej, okay, ja proszę diamenty, dzień dobry. Jak dostanę diamenty, to sobie pójdę. Obiecuję. Nie no, nikt mnie nie chce słuchać. Przychodzę do kopalni, nikt mi nie daje diamentów. Bez sensu. Nie no, żartuję, kochani. Trzeba dużo pracować, żeby znaleźć diaksy. Jeszcze tego nie umiem chyba robić. Tak mi się wydaje, że ja nie umiem tego robić. Bez sensu. Nikt mi nie chce dawać diamentów. No i skończyły mi się pochodnie. I słyszę jeszcze jakiegoś potworka. Nos mnie swęci. Chyba jestem zła, bo nie mogę znaleźć żadnych diamentów. Dajcie mi jakieś rady, jak się szuka diamentów, bo jest serio. Nie wiem, czuję się w tym momencie tak trochę dziwnie, że nie mogę nic sobie znaleźć. Why? Dobra, i tak musimy zejść na dół. Chyba, że tam coś było. Wow! Wow! Ile tu jest surowców? Ale diaksów jak nie było, tak nie ma. No ale to sobie zbiorę, wiecie? Chyba sobie na szybcika to zbiorę. Wow, ile żelaza. Wow. Dobra. Oczywiście to też bierzemy, bo darmowe to trzeba brać. Nie no, żartuję. Weźmy sobie do przepalania wszystkich innych pierdołek tam. O, tu jest kolejna skrzynia. O co chodzi z tymi skrzyniami? Ja w ogóle mogę sobie z nich brać co chcę? Wow. Ej, czemu tu jest tyle tych skrzyń? A tam był pająk? Ej, gdzie był ten pająk? O, tu jesteś, pajączku. Okej. Czy tu jest jeszcze jakiś spawner albo coś? O! Why? Ja w ogóle nie lubię pająków. Okej. Wow! Chleb, złote jabłko. Pochodnie, ej, biorę wszystko. Wow. Ale mega. Tu jest kolejna skrzynia. Diament. Czajcie, to jakaś książka. Ale sztos. Nie, no sztos. Mam diaksa. Nasze poszukiwania nie poszły na marne, kochani. To co, że ja go nie wykopałam. Tam jest kolejna skrzynia. Ej, tu jest jakieś zejście. Zaraz tu zejdziemy. Dobra, robi się ciekawie. Wow. Biorę wszystko. O nie, tu znowu jest chyba jakiś... coś z pająkami. Dobra. O nie, wywalę to. Tory, te nicie. Po co mi to? To też mi niepotrzebne. Węgla zawsze dużo potrzeba. Kości. To, co mi jest niepotrzebne, zostawiam. Ale mamy diaksa, czujcie to? Te tory se może wezmę. W sumie najwyżej je zostawię zaś. Dioryt też mi nie jest potrzebny. Strzały też, żwir też nie. Andezyt też nie. Ej, tu jest jakiś spawner. Wow. Trzeba go znaleźć. No co ty, pająku, myślisz, że mnie pokonasz? Ej, nagle się zrobiło mega ciekawie. Dobra, oznaczmy te miejsca, gdzie już brałam te. Okej. Ej, nie, ja teraz jestem tak cicho, bo się zrobiło tak ciekawie, że ja po prostu jestem ciekawa kolejnych wydarzeń, które tu będą się działy. Wow. Wszystko chcę sprawdzić. Okej, okay, hop. Wow, a się przestraszyłam. Dobra, tu nic nie było. No niepotrzebne to było. Ale lecimy z powrotem. Chciałabym zejść tam na dół. Okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. A, tu jest to przejście do tej skrzyneczki. Dobra, czaję. W tej skrzyneczce ja zostawiłam rzeczy. No kolejny pająk. Zdrowy jesteś? Atakować tak Kati w biały dzień? Tam już chyba zabrałam z tej skrzyneczki. Tak, to ją oznaczmy jakoś. Żeby nie było, że znowu tam podejdę. Z tamtej już brałam czy nie? Też brałam, czy też ją oznaczmy? Ona rusza się.
Jejku, jestem taka skupiona, ja się po prostu boję, że zaraz mi coś znowu wyleci. Why? What? Ej, tu jest chyba jakiś spawner kolejny. Tylko, że pająków. No, przed chwilą nie było tu wody. Nie, wracajmy, wracajmy. Bo tam było takie fajne zejście na dół. I przeczuwam, że mogły tam być diaksy. Ale już jednego mamy. Kto się cieszy? Ja się cieszę. Kto się cieszy? Ja się cieszę. No, ja się mega cieszę. W końcu mamy jakiegoś diaksa. Może nie z kopania, ale... Ale jest, jest w skrzyneczce, był, więc kozacko. Widocznie nikt tu jeszcze chyba nie przybył, więc jest dla mnie nadzieja z tą kopalnią. Fajnie, cieszę się. Tu już byliśmy. Tu było gdzieś takie zejście fajne na dół. Nie tu. Ja chciałam je sprawdzić. Tu już tą skrzyneczkę sprawdziłam. O, ile węgla. Wszystko dla mnie, wszystko dla mnie. Teraz chyba przestanę kopać ten węgiel i... Nie, koniec węgiel. Koniec węgiel... węglem. Chodźmy... O, tu na dół. Tam jest lawa. Więc teraz wszyscy się rozglądamy. Oczy otwarte szeroko. Okej. Tu jest złoto. Więc obawiam się, że może diaksów nie być. Okej. No nienawidzę tych pajęczyn. Po co ktoś je wymyślił? Dobra, oświetlmy tu. Przejdźmy do samego końca. No i tu niestety nic nie ma. Weźmy to złoto, bo złoto się przyda. Złoto jest fajne. Okej. I teraz dookoła. Tutaj gdzie była lawa. Skopmy i zobaczmy, czy może czasem nie ma tu diamentów? Chyba nie. Chyba to dziś nie jest nasz dzień na diamenty. Szkoda. Ale jednego mamy, kochani. Kto się jara? Ja się jaram na maksa. Tu dobrze, że oświetliłam, bo chociaż wiem, że tu już byłam. Niestety, no nie udało mi się zdobyć tego, co chciałam. Chociaż nie, udało mi się. Patrzcie, mamy diamencik. Ale wiecie, no liczyłam na coś większego. Chodźmy jeszcze się przejdźmy tutaj, gdzie nas nie było. Bo trzeba jeszcze przejść przez okolice i sprawdzić, czy może tu na przykład nas nie było. Bo ja nie pamiętam, żebym w ogóle chodziła gdzieś blisko wody. O, tu jest ciemno. Ja poznaję to miejsce po tym, że jest ciemno. Czyli tu mnie jeszcze nie było. Okej. Tu mnie też nie było, ale... Oj! Hej, kolego! Nie ma opcji. Ej, ale tu się już robi mega ciekawie. Ja nie mogę. Czy was też to tak ciekawi? Ej, no serio? No, idźcie, pal gdzie indziej. Dobra. Wow, jak ciemno. Nic nie było. Przekopmy jeszcze przez chwilę tą jaskinię. W ogóle tu, wow. Ile tam było potworów. Okej. Wow! Ej, to jest już tak interesujące, że ja nie mogę. Boję się tam zejść na dół. Może zróbmy coś takiego, żebym mogła szybko z powrotem wejść. Tylko nie wiem skąd. Dobra, lecimy. YOLO. YOLO. Nie pokonasz nas, maleńki. Z gang Katy. Niepokonalny. Ja nie mogę. Gdzie my się dostaliśmy? What? Dobra, przejrzyjmy to uważnie. Czy tu nikt nie widzi diamentów? Ja nie widzę. Łe. Łe. Nie mogę. Pochodnie mi się tu skończyły. Ja nie mogę, jestem po prostu w takim szoku. Gdzie my dotarliśmy?
Dobra, wracamy do góry. Niestety tu nic nie ma. Okej. Okej, ej, ale ja czuję, że ta... że to miejsce jest jeszcze tak nieodkryte. Tyle tu jest węgla. Weźmy, idźmy trochę dalej jeszcze. Ja po prostu nie mogę się oderwać od tego, zauważyliście? Ale jajca. Kasia się wkręciła. Stamtąd gdzieś przyszliśmy. Dobra, tą wodę już tu zakopmy trochę. I zobaczmy, podnieśmy się trochę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wow. Dobra, kochani. Wracamy już do domku. I ja myślę, że my tą jaskinię jeszcze odkryjemy. Kto jest za? Ja jestem za. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo ja w sumie bym chciała jeszcze tu wrócić, ale musimy mieć trochę więcej czasu, bo na początku było, no, dość tak, wiecie, że szukaliśmy dopiero tego miejsca. Ej, czemu ja nie mogę wejść do góry? O co chodzi? O co lata? Czemu się nie mogę podnieść? Okej, już mogę się podnieść, jest mega ciemno. Oświetlmy tu. Okej. Jeszcze trochę do góry. I kopiemy w górę. Kochani, dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podobała taka wyprawa. Ja właśnie wracam do domku. Ja jestem w mega szoku wielkim. No i muszę się najpierw dokopać na samą górę, aby, wiecie, trafić do domku i się tam dostać, ale wy nie musicie już tego widzieć. No patrzcie, w ogóle przegląd, co znaleźliśmy. Diament. Jeden diament, ale znaleźliśmy. Jakąś książkę zaklętą. To jest to coś do enchantowania. Wydajność i naprawa, więc mega. Dużo lazurytu, no oczywiście nasz diaksik i no nasz złoto, złote jabłko, więc mega, jakieś ruda złota, ruda żelaza, jakieś tory, w ogóle te tory to jeszcze nawet nie wiem do czego są, z czujnikiem, więc może się przydadzą, coś nowego, dużo niepotrzebnych takich pierdołek, ale wiecie, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, na pewno komentarz, no i wow, no znaleźliśmy też nasz diament, to, po co przyszliśmy, znaleźliśmy. Ja wrócę jeszcze do tej jaskini z wami. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu. Pójdziemy tu z powrotem i ją odkryjemy do końca. Może zabierzemy Wojtka tak, żeby on też zobaczył to i mi pomógł, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!